Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w domku oczywiście. Zaraz idziemy do pracy policjanta. Więc może coś się dzisiaj ciekawego powiedzieć. Więc to jest 10 odcinek, więc uznajemy co 12 odcinek. Nasza postać ma urodziny i ma, dajmy teraz, 18 lat i będzie mógł, teraz będzie miała 19. Na ten konto 1000 parę dolarów, więc no w sumie nawet git, ale mogę zawsze być lepiej, więc idę do pracy i mam dzisiaj co było. To jest. Co to było? Trochę sus. I dzisiaj nie wiem, czym pojedziemy na patrol. Zastanowię się. A najpierw mundur, jaki na dzisiaj będzie. Nie, ten co zawsze taki podstawowy bierzemy. Trzeba pobrać rzeczy. To mamy. No. Co nie okazać pracy? Bo właśnie. Co jeszcze potrzebujemy? Pistolet, tylko taki na razie. Coś jeszcze, nie wiem. Co jeszcze coś będziemy potrzebować, ale już chyba nie. Więc co sobie dzisiaj pojedziemy? A to pojedziemy taki może, bo bardziej bezpiecznie, bo to może takim. A tutaj nie da sady takiego tajemnego. No to jedziemy sobie na patrol, bo coś światła. I pojedziemy sobie. Przypominam stawić suba i lajka, bo to jest bardzo ważne. O, już pierwszy mandat wleci komuś. Włączę sygnały dźwięczne, nie? I musimy sobie do inwentory. To. To, bo to się przyda. Pyk 62 wpada się konto teraz. To ja tak jadę, jakby było niebezpieczne. Może tak jest to, że niebezpieczne. O. Ale to nie wiem, czy nie jej teren, czy nie. Nie ocenię, czy mi to jest. Że takie pustki na głównym mieście są. O kurde, trochę z reza jechał. Planuję coś dzisiaj zrobić ogromnego. Coś kupić. O, czy to policja? No ma farta, to policja. No, może to wejdę, go pogonimy. Kata nam wypali. O shit. 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 Idziemy na sygnale. Ale zobaczymy ten. Pali się chata. O shit, widzicie to? Widzowie, trochę lipa, a to już pali. No kurde, nie mam gasnicy nawet.
Muszę wezwać straż pożarną. Nie ma. Na pewno. O kurwa. Cała chata, wiem. Włączę wodę. Nic to nie zagrało. Nie wiem, tutaj na pewno nie dojdzie. Cała chata się pali. O, gasi ktoś. O kurde, no to chyba będziemy mieli koszta finansowe do zapłaty. Musimy chyba włożyć. Ale chata cała się spaliła. Kurde, widzowie, może być lipa. Może dostajemy tylko skarę finansową, może być totalna lipka. Więc widzowie, będzie totalna lipa, z to co idziemy z to. Co jest? Z gry mnie wywaliło. O kurde, jaki lag. Jaki lag totalny. Dobra, czyli auto trzeba zamknąć. I trzeba sprawdzić. O kurde, trzeba kominek z gazy to było. Moje winy zapomniałem. No niestety, ale chyba ten. No cały dom jest spalony. Aha, no, no to musimy jechać do. Damy zaparkowanie. Włączymy sygnały dźwiękowe. Nie tak. $600 wpada się konto za mandat. Policja odklejona. Dostałem informację, musimy pojechać do tego miejsca, gdzie wypożyczyliśmy ten dom. Dobra, więc by tam pojedziemy. No, o lody, lody. Znaczy co? Zjedziemy sobie, zamykam auto. Pójdziemy na lody. Jak to takie coś można? Chcę kupić. Daj pani kupić lody. Płacimy $8 schodzi nasza konta za loda. No, schodzi nasza konta za loda. I ten. Sobie podjeżdżamy tutaj. Dobra, dobrze zaparkowane auto, zamknięte drzwi. Idziemy, witam, witam. O, a widzę. Mamy do następnego odcinka, możemy tam mieszkać. Chodzi, że to jest ostatni odcinek, gdzie tam mieszkamy. Ten dom będzie się oddać, przez to się nie dopilnowaliśmy. I co tutaj widzę, umowy pisze, że. Jest napisane, że w razie zniszczenia domu 10 tysięcy do zapłaty. Ile ma? No to 3 dni. 3 dni. 3 odcinki, 10 tysięcy. A jedynie mi przychodzi na myśl pożyczka w banku. No to idziemy do banku. Jeszcze miałem inny plan na ten odcinek, a tak miałem jechać w dzisiejszym odcinku o banku, a to pojedziemy na koniec. Jedziemy na patrol, bo trzeba jechać. O, tutaj sprawdzimy to gagatkę, jak zaparkował, oczywiście żywa.
Tak, 6 oda wpada się konto. Co się tutaj dzieje? Czy ja powinienem mieć super PC? Powinienem tam wejść teraz? Gdzie oni mogli wejść? Sprawdźmy tutaj tu. Ja pie... Dobra. Może dzisiejszym... Nie no, kur... A. No tutaj wyjście. Popatrolować. Za auto mamy zatankowane, nie musimy jechać, żeby je zatankować. Auto uszkodzone, no to na dziś kończymy służbę. Na dziś kończymy służbę. Jedziemy auto do naprawy odwieźć. Musimy dać, a to wszystko z policji, auto idzie do naprawy, więc my nie ponosimy żadnej konsekwencji. Więc sobie podejdziemy do domu, weźmiemy sobie naszego żółtego jeepa, co na razie mamy. Bo lepsze, na pewno musimy kiedyś kupić lepsze auto. Ale to jakiś przyszły czas, jak trochę zarobimy. No sobie weźmiemy sobie żółte jeepa. Musimy się spakować w domu, trzeba się spakować z domu rzeczy, żeby po prostu więc zaraz zobaczymy, jak się spakuje. I zrobię ostatnio sobie takie, co skupiłem. Mamy tutaj pudełka, mamy takie o pudełka. I oficjalnie to jest, więc widzowie, to już nie jest nasza chata. Niestety, ale musimy ją się pożegnać. I to trzeba załadować na auto. Dobra, boksy załadowane. Kurde, jakoś blue. No, trochę sprawy sobrałem, bo to do sklepu. Nie obrażając fanów Messiego. Oczywiście. Pojedziemy do sklepu, bo trzeba kupić jakieś porządne ubrania. I ten. I sobie, żeby być ubrany porządnie. To trochę cringe'owo wygląda. A więc widzowie, ja jestem tutaj. Idę sobie kupić czuszki. To co wybieramy? Jest coś ciekawego. O, to był rzecz ciekawa. To jednak nie. A co chodzi z tym RP? A, już wiem o co.
Nie, to jest trochę takie. Może być taki deal oficik. No i no 300, nie 200 co za sobie kota, więc nie przypominam sobie, żeby taka zaparkowałem. Oj, tu go. I tu. No niestety, ale widzowie. Ja podjąłem ciężką decyzję. A jak coś, to 200 dolarów wpada na nasze konto za dzień w pracy policji, będzie dodatkowa kasa. No jedziemy też do banku wypożyć. No i jedziemy, widzowie, po kredyt. No to już dostałem, nie, o, kredyt 60 tysięcy. No bo planuję coś mocnego zrobić. Dobra, podpisujemy. 600 tysięcy dolarów pada na... Dolarów, nie wiem, czy płacimy. Pada na nasze konto. I widzowie, co jest a co za śmieć mi tu wjechał? To on jest. Co i co, bo właśnie, co? Dobra, jedziemy, widzowie. Tak naprawdę chaty nie mamy, bo już tam to oddałem. A, pojedźmy zapłacić najpierw. No i chyba to auto muszą, muszą sprzedać. Bo tak. No to 10 tysięcy co dzisiejszego konta. Klucze już oddane, wszystko mamy tutaj. Jedziemy na komendę, podjąłem decyzję o tym, że kończę pracę w policji. Kończę pracę w policji. No niestety, ale chyba po 2-3 odcinkach pracy policji muszę zakończyć swoją służbę. O nie, to już o telefon oddać. Służbowy, ja nie mogę pistolet, a na szczęście mam licencję na pistolet, więc będę mógł sobie gdzieś kupić kiedyś. No to oddaję odznakę, wszystko. I teraz tracę wszystko, telefon też nie mam jak dzwonić teraz. I trochę, nie, tego nie, tego nie, jeszcze kajdanki tracę. Niestety, ale już zakończyłem, postępuję nowy rozdział w życiu, jak mamy. A, dochodzi nam rubryka dług dla banku, coś takiego, dam 600 tysięcy. I mamy 30 odcinków, żeby to spłacić, bo inaczej będzie lipa. Ale 3 miesiące. Ty, co jest? Co z takiego można mieć? Postanowiłem, że kupię sobie działeczkę. Tą o tutaj. A! Kur... Widzowie, auto zatopiłem. Ja pier...
No to już nie mamy nie mamy domu, nie mamy pracy, nie mamy auta. Ja pier. Auto na złom idzie, tutaj jest moje. Więc 150 tysięcy schodzi z mojego konta za to, za ten domek. Znaczy nie możemy postawić, bo nas nie stać na dom. A idę nowy biznes kupić. Tutaj o, postawię to kupić. Dobra, kupuję. 200 tysięcy schodzi. Idziemy jeszcze jeden pojazd kupić do firmy i to będzie chyba moje jedyne główne auto, bo straciłem auto w wodzie. No więc widzowie, kupiłem sobie lawetę, więc 40 tysięcy schodzi mojego konta. Nie, 20 tysięcy i tutaj mamy takie coś. Lawetę. Piękno i to jest do salonu idealne auto. I to by było na tyle dzisiejszego odcinku, więc elo.